Was wszystkich bardzo serdecznie. Emil Kaleński z tej strony. Witajcie w nowej serii moich wideoblogów, vlogów, jak zwał, tak zwał. Generalnie będę rekordował swoje życie, swoje treningi. Także coś, czego, na co wielu z Was czekało tak naprawdę. Spotykałem się z takimi właśnie prośbami czy opiniami, że warto by było, żeby było mnie troszeczkę więcej w internecie. Ja sam podchodziłem zawsze do tego dosyć sceptycznie. Robiłem po cichu swoje, czyli skupiałem się głównie na tej działce takiej stricte sportowej. Jednakże no, jest jak jest, warto też gdzieś tam swoje trzy grosze od siebie dodać. Chciałbym, żebyście wynieśli z tego możliwie jak najwięcej takich wartościowych treści. Także będzie troszeczkę takiej prywaty, będzie troszeczkę jakichś takich codziennych moich obowiązków, takiego życia codziennego. Natomiast będzie też i przede wszystkim będzie też trening, dieta i wszystkie kwestie z tym związane. No a cały cykl będzie objęty i będzie obejmował moje przygotowania do przyszłego sezonu 2018, który no, już niedługo, już za pasem i które to przygotowania rozpoczynam właśnie w tym momencie. Także jestem teraz w takim punkcie zero, można powiedzieć. Także nie wyglądam jeszcze, ale wszystko w swoim czasie. Mamy tak naprawdę wchodzę w trzeci tydzień takiego mezocyklu treningowego, o którym też Wam troszeczkę więcej opowiemy, będąc na siłowni. Współpracuję z chłopakami z Barbell Brothers, głównie tutaj z Pawłem, z Wikingiem. Także on też w dzisiejszym odcinku dla Was wystąpi i powie kilka słów na temat tego, jak treningowo to u mnie wygląda w tym momencie. Dietetycznie wygląda to tak jak zawsze, czyli dieta wysokowęglowodanowa, jakieś tam urywki z moich posiłków i ewentualnie plan dietetyczny też będę w stanie Wam tutaj zamieścić, bo nie jest to żadną tajemnicą. Od zawsze kochałem węglowodany, jadłem węglowodany w dużych ilościach i bardzo mi służyły. Na ten moment waga wynosi tam 121 kg, także uważam, że dobry taki etap startowy do budowania masy mięśniowej. A zanim budowanie masy mięśniowej, no to budowanie siły, o czym będziecie mieli okazję posłuchać właśnie przy okazji treningu. Nie? Jest to coś nowego, nowy epizod, także też bardzo fajna sprawa. Wiem, że kilku kulturystów z branży też przechodzi na tego typu treningi, eksperymentują, starają się gdzieś tam wzmocnić pewne struktury, wzmocnić swoją mobilność, poprawić swoją mobilność i zakresy ruchów, także myślę, że też dołączam do tego grona i jestem ciekaw efektów, ale mówię o tym wszystkim na treningu. Jesteśmy u mnie w Poznaniu, na Cytadeli, także fajna taka lokalizacja. Stwierdziłem, że nagram dla Was tutaj takie początkowe intro, w którym właśnie powiem kilka słów na temat tego, jak to wszystko będzie wyglądać, jak ten projekt będzie wyglądał. Oczywiście wielu z Was wie bądź nie wie, współpracuje z firmą Active Lab od jakiegoś czasu, no to i tak naprawdę to ich zasługa, że pchnęli mnie tak naprawdę do tego, żeby troszeczkę rozruszać swoją osobę pod względem social media i marketingu. Będę to robił w zgodzie z sobą, mam tutaj wolną rękę na to, więc myślę, że zobaczycie mnie takiego, jakim jestem i jakim chciałbym być odebrany. Nic na siłę, żadnych tanich ściem. Wszystko tutaj bez ogródek i będziecie mogli przede wszystkim zobaczyć tą drogę do zawodów, co będzie ciekawym zjawiskiem, bo mamy do zawodów aż 8 miesięcy tak naprawdę, niecałe już. Także kupa czasu, prawie cały rok startowy, więc wszystkie poszczególne etapy od A do Z będę przemierzał sobie i Wy ze mną, mam nadzieję, tą drogę, także zapraszam do śledzenia, oglądania, subskrybowania i tak dalej. No i co, lecimy na siłownię. Zobaczycie, jak to wszystko wygląda w praktyce. Widzimy się na miejscu. Do zobaczenia. Zbliżamy się do siedziby Barbell Brothers, czyli gości, z którymi współpracuję w kwestiach treningowych. Nieopodal jest siłownia Radka Słutkiewicza, także dobrą miejscówkę sobie wybrali. No i zobaczymy, co tam się dzieje. Sprawdzę, czy jest otwarte w ogóle, czy trzeba... O, otwarte, że z zaskoczenia wjeżdżamy. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Siemanko. Żebyś ty jeszcze był tak silny jak szeroki, nie? Słuchaj mnie, parówo. Przed chwilą na Face'a KFD rzuciło, że jest Big Mike i Big Mike zrobił 300 kilo, a ty 300 kilo jeszcze nie zrobiłeś. Masz 2 miesiąc jedynkę do zrobienia. Tutaj ci już pokazuję. Ja to widziałem. Widziałeś? Ale to będzie oznaczyłem. Weź deskę do krojenia i gdzie masz? O, patrz, Big Mike 300 kilo. Ja wiem, że nagrywamy, ale to jest ważniejsze, k***a. Ja to widziałem. Tak?
Ty masz jedynkę za miesiąc. A jak ty jeszcze ten? Ma być 310 minimum. Ja bym chciał dotrwać do zawodu. Albo 300. Bez połamanego. To jest teraz nieistotne, tylko robimy moje ambicje na treningu. Ten trening nie ma służyć tobie, tylko moim ambicjom. Dobra, idziemy na siłownię zaraz. Słuchajcie, ostatnie kilka tygodni ta salka jest moją taką główną, z tego względu, że tutaj jest najwięcej ciężarów i jest troszeczkę sprzętów takich wspomagających przy moich trybułowo-siłowych treningach, no ale o tym za chwilę będzie Wiking coś tam więcej mówił. Ja dzisiaj mam tylną taśmę, także cały tył uda pośladek, też prostownika trochę, zaczynam od rack pulli, miałem siady na boksy, dzisiaj są rack pulle, czyli ciągi takie podstawek, no i potem cały tył uda, troszkę wykroków, troszkę ciągów, także tego typu ćwiczenia. Nie jest to mój ulubiony trening, ale jest on mi konieczny do wyrównania pewnych dysproporcji w sylwetce, jednak ten czworogłowy zawsze u mnie dominował dosyć mocno, w tym momencie jest nawet delikatnie zaniedbywany, można powiedzieć, kosztem tego tyłu uda, no i generalnie zawsze ten tył u mnie i dochodził do formy troszeczkę dłużej, z tego względu, że był znacznie mniej przepracowany, no i był troszeczkę gorzej rozwinięty, tak? Czyli mięśnie grzbietu, mięśnie długowy chłód, mięśnie pośladków, to wszystko wymagało lepszego docięcia, lepszej formy startowej, ale mam nadzieję, że w przyszłym sezonie właśnie ją uzyskam. Także lecimy, ja się zaczynam rozgrzewać, czekam jeszcze na guru i ten. Działamy. Gwiazdy Słodkiewicz, w ten sposób nas spotkać. Jest Hubert. Hubert ma zawody za tygodni 9. Także nie wiem, czy mu podołam. Poza tym mam jakieś pokręcone treningi od barbeli, ale może się złapiemy jeszcze na jakiś trening wspólny, to zobaczycie, co tam się odstawia z nim. Nie jeden już był. Żyganie było. Także może takie atrakcje jeszcze przed nami. Trening dobiegł końca, jak mieliście okazję zobaczyć, troszeczkę walki z ciężarami pod okiem wodza tutaj Wikinga. Ja swoją robotę wykonałem, także
oddam pałeczkę i głos ojcowi prowadzącemu, żeby tu kilka słów na temat tego po co, na co i dlaczego, i jak wy to mówicie, dlaczego tak drogo, tak? Dlaczego tak drogo, tak? No drogo nie jest, bo masz to we free, więc szanuj. Po drugie, to miało być porówno opowiedziane, a wychodzi na to, że ja będę gadał. Nie, no ja coś zapowiem. Okay. Już w głowie jest, widzę ten omlet z rzeżuchą i... Ja skomentuję na koniec, czy mi się to w ogóle podoba. Mhm. Ale to pozwolę ci się jeszcze wyprodukować. Czyli poza kamerą mówisz, że ci się podoba, a na wizji mnie f***olisz, tak? Odwrotnie. No dobra, no czemu tak? Emil generalnie teraz jest na praktycznie stricte trójbojowym treningu. Niech was nie zmyli to, że ma dużo takich ćwiczeń typowo kulturystycznych, na zakresach kulturystycznych, bo to jakby część treningu trójbojowego, nieodłączna, przynajmniej jeżeli mądrze jest wyrobiony ten trening. Takie ruchy są potrzebne jak najbardziej, żeby wywalczać słabe punkty i zdobywać ogólną masę mięśniową, która też jest potrzebna do dźwigania. No jak z Emilem zaczęliśmy współpracę że miesiąc temu, no to był na okresie takiego roztrenowania. No i o co nam chodziło? To żeby dostarczyć trochę inny bodziec, żeby nie było jakichś tam szczególnych spadków, żeby utrzymać masę mięśniową, może coś fajnego nabudować. No przede wszystkim po prostu taka terapia szokowa, tego jestem fanem, żeby co chwila zmieniać bodziec treningowy, szczególnie w kulturystyce mamy ogromne pole do popisu. Jeżeli chodzi o te bodźce i tych wszystkich metod dostępnych, tam będę starał się tutaj używać i nimi rotować. No i co nam jeszcze powiedzieć? No cały ja ten okres... szybko te pierwsze 4 tygodnie, bo tak jak wam wspomniałem na intro, jestem jakby w drugim, właściwie trzecim tygodniu kolejnego mezocyklu. Ten pierwszy był w takim okresie roztrenowania. No i faktycznie jakby zaskutkował, tak jak Paweł mówi, czyli zachowanie masy mięśniowej w tym okresie, przede wszystkim poprawie wzorców ruchowych, takiej mobilności, która teraz już jest zastosowana na troszeczkę bardziej zaawansowanych ćwiczeniach, większych obciążeniach. No i tak jak mówię, no jest etap ten, tak jak powiem, jest ten etap siły, który miejmy nadzieję przełożymy sobie super na budowanie masy mięśniowej, co nie znaczy, że już teraz się nic nie dzieje, bo złapałem jakieś tam 4 kg od początku tego mezocyklu, 2 tygodnie, 3 tygodnie, to jest myślę fajny wynik jak na czystą masę mięśniową, nie? No i co tutaj powiedzieć, ta siła nam się ma przełożyć na to, że jak sobie zaczniemy takie typowe okresy masowania, na pewno nie zrezygnujemy zupełnie z takich ciężkich wielostawów, bo te smaczki trójbojowe będą przez cały czas, ale chodzi o to, żeby na wysokich zakresach powtórzeń były też wysokie ciężary. Kto podnosi więcej jest większy i nikt mi nie powie, że jest inaczej. Dla fanów i rycerzy PubMedu odsyłam chociażby do badań pana nie Schoenfelda, tylko wrzucić w opis co? Badania. Tak, Poliquina albo tego. Nie chodzi mi Poliquina, zawsze mi wypada to nazwisko. Mniejsze o to. W każdym razie jest dużo badań, które potwierdzają, że największym faktorem jakby siły jest masa mięśniowa i idzie to też w drugą stronę, czyli kto jest silny, ten ma masę mięśniową, koniec, kropka. Stara szkoła tak mówi, stara szkoła się prawie nigdy nie myli. Ja tylko dodam od siebie, że takiego etapu treningowego w swojej karierze, że tak powiem, kulturystycznej, nie miałem już bardzo, bardzo dawno. Systemy treningowe typu tam full body workout, HST, czy jakieś tam inne wariacje tego typu 50-15 stosowałem jeszcze dobre parę lat temu. Natomiast no, od dłuższego czasu jest taki typowy trening, jak to się mówi, bro split. Bro split dzielony. Na zasadzie takiej pracy na dużej intuicji, gdzie wiadomo, stwarza to warunki do jakichś tam lepszych i gorszych treningów, w zależności tam od samopoczucia, dnia, nie wiem, ułożenia gwiazd. Raz siebie dajemy maksa, raz się opierdzielamy. Tutaj jest sztywny plan i właściwie no, co by się nie działo, to się go trzymam, także wymusza to w jakimś tam stopniu taką planowaną, fajną progresję i to przeciążanie. No i fajnie jest mieć coś zaplanowanego. Mimo tego, że kurczę, muszę latać z telefonem i z Excelem, a jak go zapomnę, to jest dramat. Bo dzwonię po kolegach, żeby mi na pocztę wbili. Muszę sobie wydrukować w końcu plan, nie? Wypadałoby tak, albo fajnie. Nad łóżkiem powiesić. To ci jeszcze tam wrzucę logo nasze Barbell Brothers, żeby było na planie, jakby się leżało. No i ostatnia kwestia jeszcze treningowa, słabe punkty. Nie wiem, czy tam coś mówiłeś wcześniej w trakcie treningu, bo mnie nie było. No, mówiłem, że teraz mamy tą taśmę tylną, tak? W priorytecie. Co skutkuje jakby też
takim celowym zaniedbaniem nawet troszeczkę innych grup. Ten czworogłowy tak mocno nie pracuje w tym planie, nie? Tylko się podstawowa kwestia, czy on faktycznie gdzieś tam się zmniejsza od tego treningu, no czy właśnie, nie. Na pewno się nie zmniejsza. Moim zdaniem stoi to nam w miejscu i o to chodzi. No, utrzymujemy masę mięśniową w jednej partii, rozwijając drugą. Należy się skupiać na mniejszych celach, a nie, że nie wiem, mam 5 słabych partii mięśniowych, które chcę poprawić i wszystko poprawiam naraz, to wszystko będzie miało wynik przeciętny. Może i są tacy medycy, nie? Ale w większości przypadków gdzieś tam doprowadzi to, czy na wspomaganiu, czy nie, do jakiegoś tam przetrenowania. Ty też jesteś genetyk, ale ktoś jest genetyk, to nie znaczy, że nie może wyciągnąć więcej, jeżeli podejdzie do tego tak, byłby totalnym beztalenciem, nie? No, bo to tak zwykle się dzieli, że albo są genetycy, oni robią co chcą i nie wykorzystują tego potencjału genetycznego w 100%, mimo że cokolwiek robią, wyglądają w***liście i są tacy, co w***liście nie wyglądają, choćby nie wiem, co robili, oni kombinują i w końcu do czegoś tam dochodzą. Połączmy te dwie drogi, wyjdzie nam coś fajnego, nie? No, tak, czyli we słabych punktów mieliśmy dwójkę i górę pleców, to chcieliśmy na początek załatać, wydaje mi się, że idzie to w dobrym kierunku, no i w międzyczasie jeszcze wprowadziliśmy coś, co jest bardzo, jak się mówi, kontrowersyjne w kulturystyce, czyli bardzo dużo się skupiliśmy na brzuchu i na treningu bez pasa i efekt jest jaki? No, wydaje mi się, że idzie to w kierunku zwężenia talii, tak właśnie tutaj na przekór tym jakimś tam zabobonom i poglądom, z tego względu, że gdzieś tam aktywuje te struktury, które bywały przeze mnie często zaniedbywane i wiadomo, że mięsień, który gdzieś tam częściej pracuje, mocniej pracuje, mniej trzyma tej wody, mniej trzyma tej tkanki tłuszczowej, więcej się wokół niego dzieje, ciepło, metabolizm i tak dalej. To też druga sprawa, że chodziło przede wszystkim o aktywowanie poprzecznego brzucha, który u większości ludzi nie jest aktywny ze względu na tryb życia siedzący i ze względu na jakieś tam błędy treningowe lub po prostu brak skupienia się na tym, żeby wyczuć ten mięsień. I faktycznie, jeżeli nie zwrócimy uwagi na poprzeczne, zaczniemy ładować brzuch i będziemy robić mnóstwo rzeczy bez pasa na dużych ciężarach, to dojdzie do poszerzenia talii, ale jeżeli najpierw zaktywujemy poprzeczny brzucha, to zwiększony tonus mięśniowy poprzecznego brzucha będzie ściągał te talie. Dodatkowo u Emila w treningu też mamy takie rzeczy jak chociażby oldschoolowe wakiumy, nie? Które dodatkowo jeszcze będą zwiększać ten tonus mięśniowy na poprzecznym i musi się to przebić na bardziej ostrą i wąską talię, po prostu. No, wakiumy jeszcze musi dzisiaj zrobić, także to już w szatni, do lustra. Nie będziesz nagrywać? Nie, wstydzę się trochę, jeszcze trochę tkanki tłuszczowej mam w brzuchu. Chociaż... patrz na tkankę tłuszczową, patrz. O! Możesz to wrzucić do vloga. Dobra, dzięki. Widzimy się w następnym materiale.